Wracając właśnie do fundacji, bo do pierwszego filmu znowu, wracamy do tego samego. Jako że powiedziałem wam, że pierwszy scenariusz jest kompletny i skończony i spróbowałem wam to wyłożyć w sposób prosty, a i tak tego nie zrozumieliście, to wyjaśnię wam, o co chodzi, bo to jest najpiękniejsze, właśnie pokażę wam, jak chore jest społeczeństwo, bo od początku się wypowiadam, że chcę się dzielić wiedzą jako osoba, jako zwykły człowiek, chcę się z innymi zwykłymi ludźmi dzielić wiedzą i jestem gotowy, a nawet chętny robić to za darmo, ale z ludźmi. Bo jeśli chodzi oczywiście o korporacje, o firmy, o rządy czy o cokolwiek, ktokolwiek by nie chciał z osób takich skorzystać z mojej wiedzy, no to oczywiście będzie musiał za tą wiedzę zapłacić, bo dzięki temu, że on zapłaci, ja dalej będę mógł działać sobie społecznie i te moje pieniążki, które sobie zarobię za swoją wiedzę od korporacji czy od innych osób, które na moją wiedzę stać, to dzięki temu będę mógł tą moją wiedzę przekazywać osobom, których na tą wiedzę nie stać. To jest raz. Po dwa, będę dzięki temu mógł tworzyć nowe stanowiska pracy i coraz więcej osób jednak uczyć, edukować i pomagać rozwijać, bo zależy mi po prostu, żeby mieć jak najlepszy, jak najbardziej kompetentny zespół, bo tylko dzięki dobrej drużynie mogę osiągać coraz to większe cele i realizować kolejne po prostu marzenia. To tak to wygląda. A że moje pierwsze dzieło jest dziełem kompletnym, tak jak mówię, że starałem się włożyć w sposób jak najbardziej prosty, to nie ma znaczenia, kto z was, każdy głupi, może pójść teraz z tym pomysłem, założyć sobie tą fundację i jeśli założy ją w takim kształcie, w jakim wam pokazałem, to i tak scenariusz się zrealizuje zgodnie z moim planem, czyli cokolwiek się nie wydarzy, na świecie będzie lepiej. To jest 100% gwarancja, że będzie lepiej. O. I to było dla mnie ważne. Jako że ja tam to już zaplanowałem, przeanalizowałem na 50 lat do przodu, wiem, że to jest dzieło kompletne, to nie muszę się po prostu zwyczajnie o to obawiać. A jak ja, dzieląc się z wami publicznie tutaj wiedzą na YouTubie i od początku mówię, że chcę się dzielić, a pojawiły się pewne mądre osoby, które cieszą się, bo myślą, że mnie okradły i są jeden krok przede mną, to niestety ich zmartwię, bo jestem parę, przynajmniej tysięcy kroków przed wami, bo nawet jak weźmiecie tą jedną fundację, która i tak jest dziełem kompletnym i która się zrealizuje zgodnie z moim planem, to dzięki temu ja nie będę już musiał o tym myśleć, a będę mógł odpalać kolejne inicjatywy, kolejne działalności, kolejne fundacje i działać dalej po prostu. Także dzięki temu jednemu filmowi kupiłem sobie czas, bo albo ja odpalę tą fundację, albo ktoś z was ją odpali i fundacja i tak zaistnieje. Dlatego mam gwarancję, że cokolwiek się nie wydarzy ze mną, nawet jakbym niechcący wpadł pod samochód, to i tak moja córcia będzie miała przyjemność żyć w lepszych czasach. Rozumiecie, dlaczego wygrałem i dlaczego to jest mój pomnik, a zarazem prezent dla córci? Bo wygrałem, po prostu.